Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym setnym jubileuszowym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Dobrze, już 100 odcinków z tej zacnej gry wybiło. Ja cię kręcę, jak to zleciało. Słuchajcie, setny odcinek. Jesteśmy pod Kudan. Co będziemy dzisiaj robić? Mamy wojnę z Nordami ogólnie. Ogólnie jesteś, ja się tak motam, powiem wam. Nie grałem chyba w Warbanda ponad miesiąc, czy jakoś tak. Nie nagrywałem, miałem znowu długą przerwę, miałem tam dużo odcinków na zapas wrzuconych. I dzisiaj co? Dzisiaj co? Dostałem informację, że jest turniej w Kudan. No to ja sobie na dobre rozruszanie na początek odcinka wezmę w nim udział, coś zrobimy i potem lecimy się pizgoć z bandytami, żeby się expić cały czas. Ogólnie plan jest taki, powiem wam. Plan jest taki, żeby zdążyć w tym let's playu mianować wszystkich lordów z NPC-ów, jakich zdobędziemy. W ten sposób. Czyli naszych Rolfów, Borche i tak dalej, żeby ich wyszkolić na lordów, a potem sobie wszystkie ladynie razem zbierzemy i też będziemy je szkolić na przyszłe lordinie, czy ladynie, czy jak one tam się nazywają. Kurde, nie mogę z tą lancą trafić w dziada. Więc tak jest plan. Aż mnie zatkało. Ha, ja życia nie mam. Dobra. Okej. Na odcinku to nie był dobry pomysł w takim razie grać w tego, w turnieju. O, jaki bandyta. O, idę na niego. Chodź tu. Czemu się ten nie przyłączył? Dobra, to nic. Walczymy. Na rozruszanie. Dzień dobry. Moja armia. Kawalerii i tak dalej. Ja mam tą kawalerię przy sobie z tego względu, że jakby jakiś Nord nas zaatakował, no to sobie mam trochę tych saranickich mameluków, swadianskich rycerzy i chyba wagierskich rycerzy. No i moich lordów oczywiście. Dobra, idą, pięknie. Powiem wam, że trochę sobie poza odcinkiem chwileczkę raptem pokrałem, tam rozdałem poziomy moim NPC-om, no to już niebawem będzie można ich mianować na lordów, powiem wam, więc będzie fajnie. Kurde, gdzie są? Tu idą. Jakoś tak krzywo poszli. Dobrze. Coś tam siedzi. Kurde mać. Dobra, do ataku wszyscy. Aha. W sumie spoko, że oni się na mnie fokusują, bo wtedy reszta sobie tam wybija ich... ich wybija. Więc jest git. Dopiero jak zniknę im z oczu, to oni wtedy się fokusują na moich jednostkach. Kuźwa mać! Przecież miałem tarczę zasunięty byłem. Ja pierdzielę. Jezu, trzech mi zginęło, no bez jajec, naprawdę. Ej, Boże święty, dobra, słuchajcie. Ja się muszę zregenerować, tak być nie będzie. Wracamy w takim razie do zamku. O, mój lord, kto to? Firentis, dzień dobry. Ktoś tu jest? No jest tu lord. Halo. Okej. Tu już były chyba drugie prowokacje i po raz drugi król Jaroglek nic z tym nie robi, więc on się nas boi. I ten się dał złapać, więc zginiesz, dziadu. Dobra, z tym walcz... O wiosce jeszcze. Super. No
Dobra, 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 chodźcie. Ale tu jest dużo tych wieśniaków. Dlaczego? Dobra, spokojnie. Niech tu wyjdą sobie. O! Będę sobie ich strzelał. Super, wszyscy do ataku. Dobra. Kurde, mameluk mi wjechał. Ajajajajaj. No ale tu nie będzie żadnej niespodzianki, bo... Kuźwa, dostałem. Dobra. On ma słabe jednostki. Z czym... Panie, z czym do ludzi ty w ogóle idziesz? Kurde, ten tutaj tą... Tą kosą, kuźwa, sieka tych kawalerzystów. Ja nie wiem, o co chodzi. Tu w ogóle mameluk na... Na osiołku? Nie wiem, co to. Dobra. O, jest jeńcem. No i o to chodzi, o to chodzi. I nie splądrował do końca tej wioski. Super. O, wioska stoi. Jeremus, pomogę ci. Pomogę ci, Jeremusie, bo być może mi się stosunki z tobą polepszą. O, a tu moja kawaleria leci. Jestem wolny na tym koniu. Nie wiem, czy on nie jest kulawy. Nie, kulawy chyba nie jest. On jest tylko taki wolny po prostu. Gdybym też miał lepsze jeździectwo, no to bym, kuźwa, jeden kamień i w tego kamienia musiał wjechać, oczywiście. No przeżył to, rąbany. No nie wierzę. Kuźwa, kogoś w końcu zabiłem, jakiś exp w końcu wpadł. Dobra, z łuku, bo cię tak nie trafię. Dobrze. Tam ci się, kurde, skradali z tyłu, nie wierzę w to. Ty masz ze mną maksymalne stosunki. Nie ma co. Dobra, lecimy do zamku. Przy okazji sobie wszystko tutaj posprzedaję. Kuźwa, tu nie ma kasy. Dobra. No to zbrojami. I towarami. Gość, mam 15 tysięcy hajsu, tak? No to nie, no to ja się pytam w takim razie. Skąd ty, panie, pochodzisz? Będzie pośrednik? Nie będzie. No to dajemy. Mam tu trochę tych... Zobaczcie, tych więźniów. Spoko, spoczylas. Dobra. Przy okazji teraz tak. Strażnik Saranicki leci tu, mistrz Uku leci tu, Huskar leci tu. I jest git. Dobra. Mamy 115 ludzi. O, to jest fajna grupka. Kuźwa mać. Co jest? Czemu to nie dajecie? Dobra. Leci mi mało życia, ale to ja się nie będę udzielał. Niech się moi lordowie ekspią moje jednostki i tyle w temacie. Będziemy się bronić przed lordami. Na razie nie mam co ich ziem zajmować, bo w sumie i tak ich ziemie są od nas oddzielone wagierami, więc nie chcę mieć tak rozproszonego królestwa. Ale jak najbardziej, jakby była wojna z wagierami niedługo, no to taki Alburg i chyba zamek Jirbe, tak? Tylko one tam są mocno pilnowane, ale to już... Wiecie, wagierzy są trochę więksi i się motają, bo mają ziemię już chyba u Saranidów również prawie, że raptem, więc... Więc ciężko im będzie biegać z południa na północ Kalerady i tak bronić. Zwłaszcza, że chyba cały czas mają wojnę z tymi Saranidami. Także dobra nasza. Ucznictwo na 300. Ej. Pierwsza sprawność na 300 punktów chyba nasza. Tak mi się wydaje. No to git. Kuźwa, ten topór. Dobra. Do ataku, panowie. Ej.
Dobra, wojownik zginął. Dobrze. Że nie dostałem tego ciosu, wow. Pięknie. Mój mameluku, mój. Nie weźmiesz mi go. Jednego tam zabili, niestety, szkoda. Ale... I 6 korsarzy, dziękuję. Ja nie pamiętam, czy mój oddział każdy ma... Dobra. I Mira jest, kurde, silna już nawet też, bym powiedział. A Jeremus, ty jesteś silny, to tobie nie ma co pomagać w ogóle. Wow. Spitalaj stąd, dziadu. Dobrze, złapał się. No to, giniesz, ziomuś. Szkoda mi cię, ale... Nie, żartowałem, nie szkoda mi cię. Czekajcie, ja sobie zapauzuję na chwilkę. Dostałem ważną wiadomość na telefon, muszę ją odczytać. Bo tak. Dobra, czekajcie. Już, słuchajcie. Dobra. Lecimy. Sorki, ważna wiadomość, musimy pisać. Sialalala. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Są tu. Nie, oni stoi w miejscu. On stoi w miejscu. Jej. Dobra. Lecimy z tym koksem w takim razie. Po kolei do przodu, pomalutku. Jesteśmy na wzgórku i tak, więc... Dobra. Padł mu koń. Kolejnemu. Dobrze. Ich szarża kompletnie nie wyszła. O to chodzi. O, ale dostał bułę, bombę. Kurde, co ja kliknęłem? Kurde, co jest? No to git. No i pięknie. I zwycięstwo. O to chodzi, dobra. Więc kolejny denerwujący nordycki lord został pokonany. Ja sobie od razu wszystko posprzedaję. Bo mogę. Mamy konia. Mamy konia dla naszego... Jest pośre... No, to... Panie. Dobra, ja teraz biorę wszystkich moich więźniów. I sobie po kolei będziemy zarabiać pieniążki. Ciekawe, ile zarobimy. Będzie 100 tysięcy łącznie kasy już? Ty, może być. Dobra. Dobra, korsarze. Mameluk nawet. Dobre jednostki. No to 5 jarlów. No i dobrze. Nie bardzo dobrze. Niech mi okupy spływają. No jest 100 tysięcy. O, panie.
Coś pięknego. 600 jednostek tu jest jeszcze. Rany ludzie. O, jeszcze Mameluk się wyszkolił. Jeszcze Peteran. Jeszcze Huskarli nam dała radę zrobić. Jeszcze ten, mistrzuku, panie. Huskarl, mistrzuku, piękna sprawa. Aż sobie nie wiem. Nie tak. To trzeba, kuźwa. Tak i... Tak. O! Dobra. Weźmy sobie ich tyle, żeby... A, nie chce mi się teraz z nimi walczyć. O! Te mieściny są splądrowane, widzę. Dobra. Ile tu jest ludzi? 450, dobra, będzie 500. Huskarl i strzelec. Może być. Tu też widzę mi. Oho! No to panie, to ja to biorę. Dwa miasta, piękne sprawy. O, 100 tysięcy, to mi się podoba. Jak tam w ogóle, czekajcie, gdzie my mamy, bo my założyliśmy handle chyba, nie? Jakiś czas temu. Nie tak. Okej, okay, farbiarnia w Kudan, Werczek. Dobra, no to wszystko działa. O, będę na minusie, ty. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Pięknie. Taki minus to nie minus, powiem wam. Ja jak się pali, jest plądrowany. Przez kogo? Przez Kyrgitów. Jak tam w ogóle ci wagierzy? No oni tu mają właśnie ziemię. O, pod oblężeniem. Wow. Coś się dzieje, kurczę. Tak dawno nic się nie działo, że ja już zwątpiłem, że ktoś w ogóle będzie jeszcze cokolwiek oblegał. Ale naprawdę powiem wam szczerze, że teraz... Coraz większy syf dzieje się w tej Kaleradii, naprawdę. 200 ludzi. Tu jest 200 ludzi, a tu jest ilu ludzi? 164. Ale jakich? Co to za ludzie? Strzelec, rycerz i strażnik. Jasny gwint. Ja pierniczę. No to będzie... Rzeźnia, spokojnie, spokojnie, w swoim czasie. Te dwa zamki są na pierwszy ogień i na nasz atak po prostu w przyszłości. A na razie to my sobie, nie wiem, chodźmy tutaj na ziemię nordyckie. Kuźwa, nie! Nie idę na ziemię nordyckie, dziękuję. Co on ma w ogóle? Wojowników, włócznik, weteran, jasny gwint. I pierciele, nie idę tam przecież. Co wy? Samobójcą nie jestem. O, ten się boi. Co on zrobił? Zaatakował mnie. No bez jaj. Dobra, wszyscy za mną, ludzie. Nie ma co czekać. Wszyscy za mną. Ale ci nordowie są słabi. Oprócz Ragnara, on jest jedyny taki koks. Ale tak. Poza nim. To kurde, nie ma... Nie ma ten. Nie ma nordów. Lord ma 20 ludzi. Tamten miał 30. No sorry. Co to ma być? Dobra, zwalimy mu konia. Chociaż? Nie! Wszyscy do ataku. O, właśnie o to mi chodziło. Wstrzymać ogień niechcący dałem. Bywaj tak. Nie uciekniesz. Nie uciekniesz. Albo uciekniesz. Nie uciekniesz. Pięknie, nie uciekł.
Zasnajpiony. No jeniec, nie będziesz mnie już wkurzał, dziadu. Super. O, same ryby mi zostały. Same ryby to trochę lipa, ale... Dobra, idziemy w kawalerię. Chcieliście kawalerię, to macie. O kurde! Nie widziałem go, naprawdę. Jaki zawał. Boże. Przecież bym zginął. Ja cię kręca, ale by była śmierć zgon na miejscu. W męczarniach. Nie no, jaja sobie robicie tak mało, no ale... Okej. Pytanie, czy ja tu mogę czuć się bezpiecznie? O kurde. Słaby jesteś. Wybijam cię. Chodź tu. To nawet nie ma jakichś godnych rywali. Oni są tak rozbici. I to nie tylko Nordowie. Cała Kaladia jest w takim syfie, że tak powiem. Bez jaj. Nie wierzę w to. W sumie moi żołnierze też, znaczy moi lordowie nie są jacyś mocni, oprócz Merigi i Atisa, oni są fajni, oni są naprawdę mocni, szanuję. Ale taki Jeremus, Firenti, Smarni to są też dziady na miarę pokroju tych nordów. Dobra, do ataku wszyscy panowie. O kurczę macie. O kuźwa mać. No traf se, Michael. Nie mogę na Cif trafić, bo taki... Taki gąszcz moich ludzi tam był. Dobra. No uciekł niestety, ale... Mamy trochę jeńców. Dobra. No, mamy strażnika. Dam radę kogoś tu zwerbować? Nie, bo nie mam stosunków z wioską. Logiczne. O, jestem na plusie, patrzcie, jestem na plusie, o to chodzi. O, oblegają tam coś ktoś. No kurde, zamek Kelradan. Gdzieś tutaj był. Albo nie. Brodoków oblega Kelradan. Dobra, nieważne. Kupmy się, kuźwa, na nas. Tu jest typo. I tu jest typo. Chodźcie. Dobra, zawalczymy sobie jeszcze z nimi. Może być minimalnie dłuższy odcinek, jako że to jest jubileusz. Okrągły setny odcinek. Kurde, lord oczywiście biegnie, bo jest kamikadze. Zesnajpiłem go! Konia w głowę! Pięknie. O to chodzi. O kurde, on ma strzelców. Ale nie dużo. Większość się rekruci. Dobra, do ataku wszyscy. Dzień dobry, do widzenia. Kurde, jak mi zeszło! Trzeba tych... bojówkarzy rozwalić, bo oni są najgorsi. Jakie to musi być smutne, że bojówkarze u nich są najsilniejsi. Dobra, padli, wszyscy padli. Padli, nie żyją i wstać nie mogą, o to chodzi.
i jeszcze jeńcem będziesz. To mi się podoba. Pięknie, tu jeszcze jest jakiś gościu. Nawet dwóch. Zdążę. Dobra, ostatni ten. Ostatnia walka z typem i kończymy odcinek. Chodźcie, gdzie się ustawiamy. Oła. Ale pojechałem, o kurde. Mam taką podstawkę chłodzącą na laptopa i to USB jest z drugiej strony takie ostro zakończone, kuźwa, i tak se pojechałem akurat palcem tutaj, kuźwa. Boli. Ale to nic. W średniowieczu wszystko bolało, wiecie, tam się ginęło i tak dalej. Trzeba się cieszyć, że człowiek żyje, prawda? No. Ja ale go zesnajpiłem, ty. Dobra, do przodu. Idziemy, panowie. Ej, no ten ma dobrych, jakichś wojowników ma chyba, czy kogoś tam. Może być. No w nogi mu strzelam. I co? Ale kawaleria weszła w nich. Jak w masełko. Pięknie. Łucznik. Mój. Yes. Pięknie. O to chodzi. Uciekł niestety, ale to tam. Duża strata nie jest. Mamy jakieś łupy fajne. Przydałoby się iść to gdzieś posprzedawać. Tu jeszcze jest trzech typów, który ma 30 ludzi i 12 i... Jeden! Sam Lord! O kuźwa, jeszcze jeden tu jest? O kuźwa, macie! Ja pierdolę. Co się stało? Został wygnany do Królestwa Swadi i zniknął. Jasny gwint. Dobra, ja tu uciekam, bo mnie goni ten król. Dobra, eskapada udana. Wróćmy sobie do zamku naszego głównego i w naszym mieście sobie zakończymy odcinek. O! Ja sobie tu jeszcze tylko, wiecie, ulepszę kogo mogę. Czekajcie, będzie dalej pośrednik? Będzie! No to sprzedajemy. Dobra. Więc tutaj byśmy zakończyli odcinek. I w następnym, co będziemy robić? Ja sobie porekrutuję trochę ludzi, może. O, już są wioski ten naprawione, więc sobie tam pójdziemy, zrekrutujemy i będziemy dalej walczyć z Nordami. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.